Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony i dzisiaj mam specjalny upominek, a mianowicie planer dronowy mojego autorstwa. Jest to planer na końcówkę roku 2019, ale także na cały rok 2020. Stworzyłem go na wzór wydawnictw amerykańskich i brytyjskich i jest on wydany na Amazonie. Można go wydrukować na żądanie i zwykle zamawia się w kilku Amazonach na świecie. Można zamówić go w Amazonie w Stanach Zjednoczonych, w UK, w Niemczech m.in., we Włoszech, we Francji, Hiszpanii, ale także w Japonii. To są kraje, które drukują wydawnictwa na Amazonie, na żądanie. I teraz słuchajcie, o co chodzi w takim planerze, po co on jest stworzony. Głównie jest to planer, który darowuje się na prezent, ale też służy do wspaniałych notatek, jeżeli rozwijamy się dronowo, a także fotograficznie. Mianowicie, jeżeli rozwijamy się i wykonujemy dużo ujęć w manualu, to po pierwsze powinniśmy sobie zaplanować parę rzeczy, jaka będzie pogoda, jakie filtry ze sobą zabierzemy, w jakiej ekspozycji, jaki klatkaż, jaki czas właśnie ekspozycji, jakie profile kolorystyczne, a także nasz profil, jeżeli chodzi o profil ustawienia, czyli ostrość, kontrast i nasycenie, saturację. I to wszystko niestety nie jesteśmy w stanie tego zanotować w aplikacji DJI Go. Ja stworzyłem taki planer, który ma rozpiętość całego miesiąca i tutaj możemy sobie robić notatki, ale też mamy w każdym miesiącu 20 lotów do opisania, czyli kiedy dany lot się odbył, gdzie, jakie filterki były używane, a także jakie uwagi mamy do tego lotu. Dzięki temu możemy odzyskać te nasze ulubione ustawienia, przeanalizować efekty i dzięki temu też rozwijamy się, idziemy krok do przodu. I właśnie planery zwykle w tych krajach bardziej rozwiniętych, typu właśnie Stany czy Japonia, one służą do tego, żebyście robili własne, notowali swoje przemyślenia, żeby swoje dokonania notować i pewne postępy. I dzięki temu, jeżeli zaplanujemy sobie loty, jeżeli zaplanujemy sobie pewne ustawienia, efekty będą te same, czy jesteśmy w stanie też pójść z efektami do przodu. Dzięki temu odzyskamy to, co zrobiliśmy najlepiej, ale też pójdziemy do przodu następnym razem. I ten planer jest pierwszym w serii planerów wydanych przeze mnie na moje nazwisko. Mam w tej chwili 410 produktów na Amazonie wirtualnych, 3 e-booki i resztę paperbacków. I właśnie to jest pierwsze. Dzisiaj ten planer do mnie przyjechał i to jest premiera. Polecam go bardzo, bardzo serdecznie dla Was. Starałem się, on jest wydany po angielsku, dlatego że jeszcze w Amazonie system polski nie istnieje. Pewnie niedługo doczekamy się tego, ale słownictwo, którego starałem się używać, jest uniwersalne, jest proste. Słownictwo typu ND filters, flight time, czy flight distance, date, location, to są proste te słowa. Na końcu jeszcze zrobiłem dla przypomnienia rozwinięcie skrótów typu CTR, TRA, MAC, TSA, CAA, PD, RMZ, AAA i tak dalej. Skróty, których uczyliśmy się na kursie w LOS. Tutaj macie też pre-flight checklist i całość stanowi bardzo fajne i sprytne opracowanie. Tak jak mówiłem, umieszczę linki do poszczególnych stron. Jeżeli mieszkacie na przykład w UK, można zamówić na Amazonie brytyjskim, jeżeli w Stanach lub w innej lokacji na odpowiednich Amazonach. Polacy zamawiają zwykle w Amazonie w Niemczech, czyli Amazon.de. Tam wyszukujemy Rafał Galiński i już Wam się pojawi właśnie ta pozycja. Natomiast drukowany jest na rynek polski, drukowany jest we Wrocławiu. Printed in Poland by Amazon Fulfillment Poland SPZOOO Wrocław. To tyle. Fajny prezent, fantastyczny. Niedługo będą nowe okładki, na dniach 2-3 dni będą nowe okładki, będzie można wybrać więcej. Polecam Wam serdecznie ten produkt. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.